Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Ace Attorney. Witam was bardzo serdecznie, Ace Attorney 5, rzecz jasna, Duel Destinies. Mówię tak odruchowo, bo już raz nagrałem te Ace Attorney, raz te, jakoś po prostu to jest Ace Attorney. Znaczy, to jest również jeden z takich, myślę, że końcowych etapów trzeciej sprawy, w tej naszej piątej części. No i zobaczymy, kto będzie sprawcą, no bo nagle okazuje się, że najchętniej by się chciało wsadzić całą trójkę za kraty, ale myślę, że to może być ktoś jeszcze inny. Jest jeszcze jedna postać, która by pasowała. Akurat na zdziwienie ci zaczęliśmy. On wyłamał swoje kajdany, znowu! Kajdany? Ach. Nie chcę być... Nie chciałbym być tym biednym accountant? Accountant, nie wiem. Accountant mi się kojarzy z księgowym, ale oczywiście to nie o to chodzi tutaj, chyba w tym zdaniu. Księgowym, okej. Okay. Bilansisto, aha, być może chodzi po prostu o osobę, która się zajmuje jakby kupieniem tych kajdanek w centrum zatrzymań. Hugh O'Connor. Indifference to your valor. W nawiązaniu, deference to jest nawiązanie, dobrze myślę? W szacunku do twojego... do twojej cnoty. Zadam ci śmierć jednym czystym ciosem. Poczekaj! Czy możesz poczekać jeszcze chwilę, zanim go przetniesz? Cisza! Nie wchodź pomiędzy samuraja, a... Nigdy nie uczono tego w szkole prawniczej. Nie wchodź pomiędzy samuraja i jego wroga, Sides Dono. Ostrożnie, prokuratorze. Pamiętaj, że... To szokujące doświadczenie. Pamiętaj, przypomnij sobie szokujące doświadczenie, które ostatnio doznałeś. Bardzo dobrze, złoty chłopiec może przeżyć. Na razie. Wystarczy już, pani O'Connor. Pani Woods nie chciałaby cię chronić w ten sposób. Ona ceni sobie twoją przyjaźń pomiędzy waszą trójką bardziej niż cokolwiek. Objection. Tutaj właśnie się mylisz. Ona nie... czuje nic do mnie. Ha! A co to właściwie oznacza? Co to właściwie zmienia? Mogę wam powiedzieć wszystko. To jest bez wątpliwości dla was spora wiadomość, ale nie jestem, nigdy nie byłem geniuszem. Nie mogę uwierzyć, wierzyłem do końca. Sorry, ale już to wiedziałam. Ja również. Nie zapomnijcie o mnie. Chociaż szczerze powiedziawszy, to było dosyć oczywiste. Myślałam, że to co mówię jest szalone. Nie ma sensu to... rozwarstwiać. Zamknijcie się i posłuchajcie. To wszystko zaczęło się parę dni temu. Przypadkowo dowiedziałam się, że moi rodzice płacą duży hajs dla uczelni za moje oceny. Ale to jest przekupstwo! Więc przekupstwo nie było pomysłem Hugh. Wszystkie moje perfekcyjne wyniki były produktem ciężkiej gotówki, a nie geniuszu. A nawet gorzej, kiedy skonfrontowałem to z moimi rodzicami przez telefon, Juniper wszystko słyszała. O Boże, cóż za okropne nieporozumienie. Jestem żyjącym kłamstwem. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Nie jestem geniuszem. Jestem całkowicie bezużyteczny. Syn koleżanki waszej matki, oczywiście. Perfekcyjne zero. Wystarczy już to błyskania. Kio. Nawet jeśli wciąż chciałem nadrobić to Juniper za to, że ją tak rozczarowałem. Dlatego chciałem oczyścić moje imię, zwalając winę na mnie. Mam na myśli, ona prawdopodobnie mnie teraz nienawidzi, więc to byłaby ulga dla niej, żeby zobaczyć mnie zamkniętego. Jeżeli próbowałaś pomóc jej, to dlaczego zeznawałaś przeciwko niej? Sprawco z rąpy typowy. Chciałem ci pomóc, dlatego zabiłem, ja teraz jak wygram proces, to zostaniesz skazany. Dzięki, nie ma sprawy. To wy powiedzieliście mi, żeby powiedzieć prawdę wczoraj, więc pomyślałem, że jeżeli teraz zrobię, to jej pomoże. On nie próbował nas prowokować? Chyba serio źle to zrozumieliśmy. Więcej sposobów niż sądziliśmy. Tak jak wczoraj w centrum zatrzymań Juni była w łzach, kiedy otworzyła się przede mną. Ale prawda jest taka, że przyjaźń pomiędzy tą trójką wciąż jest nie do zachwiania. Jeżeli było cokolwiek, co mogło pomóc mi udowodnić to Hugh... możemy udowodnić naszą przyjaźń.
Ta! Tardograd, nasza przyjaźń trwa! Na pewno idziemy, przejdziemy to dalej. Wiem. A co z dowodem przyjaźni, o którym wspominali? Ciekawe, gdzie to było. Ja co? Ach, ale za szybko kliknąłem. Fajny. Jest robiony ręcznie. Jest tylko jeden taki na świecie. Może to... Nie, to zdecydowanie to. Ta opaska wokół jego szyi. Panie O'Connor, a co on wcześniej powiedział? Nie kupiłem tego, aha, okej. Ta opaska wokół twojej szyi. To jest dowód przyjaźni, prawda? Dowód przyjaźni? Czy to jest coś w stylu dowodu lub zakupu? W sali sądowej dowód jest wszystkim. Dlatego druga przyjaciół stworzyła opaski przyjaźni. To jest dowód, który dowodzi przyjaźni. Ho, ho! Bardzo interesująco! Jeżeli mają wątpliwości co do swojej przyjaźni, mogą spojrzeć na dowód, który mają. Znaczy, to jest takie prawnicze, prawda? Dlatego pan dłonie pana O'Connora zawsze sięgają do szyi, kiedy jest przesłuchiwany. To dowodzi, że on wciąż ma uczucie przyjaźni w stronę pozostałej dwójki. To nie ma znaczenia, czy bym to nałożył, jeżeli ta dwójka... Objection! Ale oni czują to samo. Wiem, że oni noszą swoje opaski przyjaźni. Junior i Robin muszą czuć to samo, co Hugh. Wiedziałam. Wszystko, co Hugh powiedział, prowadzi mnie do uwierzenia w to. Właściwie, on może... Powiedział mi też, że inni noszą to jako dowód przyjaźni. Tam, gdzie łatwo to dotknąć? Gdzie ciężko to zauważyć? Nie noszą tego teraz. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Może to? Och, wiem! Muszą nosić się w miejscach, nie pewnie nie mają tego nałożonego teraz. W miejscach, gdzie... Ciężko je zauważyć. Serio? Gdzie to może być? Może wokół pępka? Albo przy stopach? Tam ciężko byłoby zauważyć. Jak mogą nosić swoją przyjaźń w tamtym miejscu? Och, racja. A, mylę się. Co nowego w tej sprawie? Juni oraz Robin... Dobra, to jest to samo. Nie noszą ich teraz. Oni nie noszą tego teraz. Raz się z tobą zgadzam, panie Sykes. Masz rację. Nie noszą tego ich. Dlaczego, jeżeli nasza przyjaźń się skończyła? Na czwarty wybór, gdzie mam ABC, po raz czwarty dwa razy źle wybrałem. Niesamowite to jest, ale kompletnie nie pamiętam tego. Nawet nie pamiętam, jaka teraz opcja została. Jeszcze raz. Tam ci łatwo je dotknąć? Chyba tutaj. Jedyne, co musimy zrobić, to wrócić do ich zeznań, prawda? Pani Newman trzyma swoje ramię, kiedy jest przesłuchiwana, a pani Woods trzyma swój nadgarstek. Wiem, że pani... Znam pani Woods bardzo dobrze. Ona nigdy nie opuściłaby swojej przyjaźni przez coś takiego. A przyjęcie za niej winy tylko pomogło jej poczuć się okropnie smutno. O. Robin, te opaski przyjaźni, które zrobiłaś, są tylko naszej trójki. Może zapomniałaś o nich, ale nie ja. To think.
Jeżeli pomyśleć, powinien wiedzieć lepiej, żeby nie wątpić w moich najlepszych przyjaciół. Ja nie zabiję nikogo. I... nie mam żadnego dublera. Kurczę, to mi pokazało... lubię takie rzeczy wyciągać z gier. To mi pokazało, jak tak naprawdę często patrzymy opacznie. Ja na przykład, jak patrzę na postać, na te trio, to nie czuję jakichś mocnych uczuć. Nie przepadam za nimi raczej, za żadną z tych trzech postaci. Ale jak tak myślę, to rzeczywiście trzeba czasami zrozumieć, że nie wszystko trzeba zrozumieć, nie każdego trzeba lubić, nie każdego trzeba zrozumieć. A oni dla siebie w swoim kręgu są najważniejsi. Choć dla mnie są obojętni, w ogóle nie czuję tej ich relacji. Znaczy, no właśnie teraz pokazuję, że czuję. Ale chodzi o to, że no dla mnie to nie jest ta relacja, na której mi zależy jakkolwiek. Mogliby się rozpaść, mogliby pójść wszyscy opierdla, mogliby tylko Hugh zamknąć i tak dalej. Ale dla nich to jest całe życie. Niesamowite. Nie przyniosłem ciała, nawet go nie widziałem. To mogłoby brzmieć, jakbym wymyślał. Zen oraz sztuka... zdawania egzaminu, ale nie przeczytałem nawet słowa. A? Cóż, możesz oszukać mnie, właściwie to ci się udało. Kio. Więc panno Sykes, czy mogę zaufać w panią? Ocalę Juni, więc tak, możesz we mnie zaufać. Więc, jeżeli rozumiem dobrze, to świadek... cofa swoje zeznanie, tak? Recanting to jest cofa? Czy jakoś inaczej ustawia? Tak, wycofuje się. Tak. Okej, okay, to co teraz? Mam jakiś punkt zaczepienia na potencjalnego Minsa? Bo chyba tylko Mins został w tej puli. Najbardziej okrężny proces. Zdecydowanie wolę te, które są przewrotne. Teraz się wracam do fartu, że był jeden podejrzany, który nie ma alibi. Który jest ostatecznie... prawdą, której szukaliście cały czas. Więc wracamy do punktu wyjścia. Teraz jestem wykończony i zdesperowany. To prawdopodobnie nie ma znaczenia w tym momencie, ale... mogę... zupdate'ować mood matrix. Ha? Czy to oznacza? Dalszy opór jest bezsensowny. Czas na werdykt. Objection! Proszę poczekaj. A na co mam niby czekać? Co jeśli nasz klient nie był jedynym, który nie ma alibi? Proces by dalej trwał, racja? Cóż, tak. Tak by było. Ale po takim dogłębnym śledztwie... czy taka osoba istnieje? Tak, znaleźliśmy kogoś. Być może wyda się to być dużym... takim... dużą przesadą, ale pan zeznaje pana O'Connera... właśnie... rozwiązał tę sprawę. Jest jeszcze jeden hałas. Hugh mówi prawdę. Podczas procesu próbnego siedzenie balkonowe naprzeciwko niego naprawdę było puste. Co oznacza, że jest jedna osoba, której nie liczyliśmy. Let's go. Bye bye. Poza Juni, jedyna osoba bez alibi podczas procesu próbnego to Aristotle Mins. Siedzenie obok było puste. To prawda. Nieprawdaż, panie O'Connor? Zgadza się. Jak wiele razy mam to powiedzieć. Więc właściwie profesora Minsa nie było podczas procesu próbnego. Silence. Czy mam ci przypomnieć, że każda dusza w sali wykładowej słyszała, jak on przemawia? Objection! Wiem. I nie o tym mówię. Teraz pozwól, że wytłumaczę, jak doszło do przemowy. Z pustego siedzenia. To było... ona była przekazana z ukrycia. Przekazana później, wcześniej rana. Myślę, że była wcześniej rana. Ale patrząc po tym, jak strzelałem przez całą tą grę, na wszelki wypadek zapiszę. Bo się okaże, że to jednak chodziło o coś innego i tyle z tego będzie. Co jeżeli przemowa była nagrana wcześniej? To jest jeden sposób, w którym przemowa może być dostarczona z pustego siedziska na balkonie. A to jest całkiem możliwe. Objection. Czyżby Mins? Chwila, czy wy oskarżacie profesora Minsa? To szalone! Mam na myśli, to on dał mi nagrywacz.
Weź to na policję, powiedział. I powiedz im, że znalazłeś to. Co? Serio? Chwila, moment. Panie O'Connor, czy właśnie powiedziałeś, że profesor Mills dał ci... te podrobione nagranie? Czy phony? Phony to jest... phony recording? I chodzi o... fałszywe, tak. Fałszywe? Obrona? Mogłaby nie rzucać takich bezpodstawnych oskarżeń. Cóż, powiedziałem, że on dał mi je, ale co masz na myśli, że jest podrobione? Wow. Kto by się spodziewał? Zidentyfikowana fałszywka. Profesor Mills użył Hugh, żeby przekazać do policji. Ale słabo, Boże. Głos krzyczący już po tobie, tak jak nagrany na tej taśmie, został podłożony, używając słów naszej klientki, która powiedziała podczas filmiku na próbnym procesie. Cóż, a więc to jest bardzo ważny dowód. Otóż to. Otóż to. Profesor Mills przekazał Hugh fałszywe nagranie. Jeśli to jest prawdziwa prawda, to profesor Mills jest winny. Co ci sądzi? Obrona chce wezwać profesora Aristotela Millsa na stawisko. Siedzisko nigdy nie było puste. To po prostu było coś, co nie zauważył świadek. Skazany, który był wcześniej chirurgiem, kiedyś mi coś powiedział. Powiedział, że często jest łatwo przeoczyć najłatwiejsze objawy. Objection! Cóż, my niczego nie przeoczymy. Jeżeli mowa była nagrana wcześniej, to podstawy do podejrzenia naszego klienta zostałyby rozbite. Sprawdźmy z profesorem Millsem i zobaczmy, czy puste siedzisko to było coś, co przyłapił świadek. Werdykt bez spojrzenia na to byłby bez sensu. Wystarczy, wasza dwójko. Teraz co do mojej opinii w tej sprawie. Chociaż chirurg, nie zauważający krytycznych symptomów, jest problemem, świadek, który też coś przygapił, nie może zostać ominięty. A co za tym idzie? Co do sprawy profesora Millsa? Czy był na tym siedzeniu, czy nie? A musimy zapytać samego profesora. Otóż to. Zgadzam się, profesor Mills powinien być tutaj, dzisiaj na galerii. Rób jak chcesz. Hop hop, profesorze Mills! Jest rolem. Czy może pan przedstawić się i powiedzieć, czym się pan zajmuje? Zdecydowanie. Jestem Aristoteles Mills. Uczę prawa w Temis Legal Academy i pozwólcie, że dodam. Witam każdą okazję, żeby pomóc w procesie, nieważne czy jako podejrzany. Proszę się martwić, profesorze. Jesteśmy zainteresowani filmikiem z procesu próbnego. Musimy tylko spojrzeć jeszcze raz na przemowę, którą dałeś. Czy możemy liczyć na współpracę? Bardzo dobrze. Jeżeli jest pani zainteresowana, proszę przejść dalej, panno Sykes. Musimy dowiedzieć się, znajdź jakiś dowód, który pokaże, że twoja przemowa była nagrana wcześniej. Okej, wiesz, że jesteśmy gotowi. Odpalajmy. Dobry wieczór. Chciałbym rozpocząć od podziękowania za to, że tutaj przyszliście. Proces próbny to jest klejnot koronny, jeżeli chodzi o szkolny festiwal, który się niedługo zaczyna. Więc kiedy byłem uczniem, ja również czekałem na ten dzień. O nie, zapomniałem, jak długa i nudna była ta przemowa. Ha, obudźcie mnie, kiedy to się skończy. Hej, nie fair. Doświadczenia młodości mają potężny efekt na naszym dorosłym... A, ty tam, obudź się. Uwaga! Ha? Ja nie śpię, nie śpię. Prawda, wysoki sądzie? O, co? Ja też nie śpię. Oczy otwarte szeroko, racja? Raz jeszcze, nasza czysta pani, biała pani sprawiedliwość będzie obserwowała was dzisiaj. Uważajcie. A pewnego dnia będziecie tą różnicą. A teraz niech proces próbny się rozpocznie. No co, chyba wszystko spoko powiedział. Jestem Jigglypuff taki prawniczy. Gada i wszyscy śpią. Przynajmniej nie śpiewa.
To tyle. Jedna z moich lepszych przemów, jeżeli miałbym powiedzieć. Widziałem nawet, że niektórzy studenci płakali. On nie wie, co to znaczy zanudzony, aż się spłakał. Słuchaj, Saxdono, jeżeli... Zrobiłaś to wszystko bez celu. Taka, nakarmi się twoim językiem po tym, jak go wytnę. A! Ale ty też spałeś cały czas. Cóż, panno Sykes? Czy zauważyła pani coś dziwnego w przemowie? Czy mogę usłyszeć jeszcze raz ostatnie słowa? Raz jeszcze. Nasza czysta, biała pani Sprawiedliwość będzie obserwowała was dzisiaj. Tutaj, w końcu znalazłem to, czego potrzebuję. Dowód, że pan... Profesorze Means, mam jedno pytanie co do twojej przemowy. Dlaczego ostatnia część, którą usłyszeliśmy, zaprzecza temu? O to chodzi, że jest biała? Profesor powiedział, że czysta biała pani Sprawiedliwość będzie ich obserwowała, ale Lady Justice na tym filmiku nie jest ani trochę biała. Jest tak złota, jak tylko może być. Nie wiem, czy mogę pojąć to, co tu się dzieje. Nie powiedziałem, że została zrobiona ze złota, Wysoki Sądzie. To jest prawda, że ta statua jest czysto biała, ale ona zepsuła się przed procesem próbnym, przed jego początkiem. To, które tutaj widzimy, jest zastępstwem. Och cóż, to bardzo szkoda. Ironicznie, ta złota statua bardzo się wyróżnia przy tej białej. Co znaczy, że profesor nie popełniłby błędu, jeżeli taki kolor w jej kolorze, jeżeli byłby obecny. Co teraz, golemie? Chyba wywołałem pewne zdezorientowanie, ale... To było tylko niedopatrzenie. Objection! Statua była na środku pokoju. Jak możesz nie wiedzieć, jak ona wygląda? Cóż, byłem na balkonie. Co więcej, statua wcześniej była biała. Obawiam się, że to nie jest wystarczający dowód, że przemowa była nagrana wcześniej. Mieliśmy naszą odpowiedź dawno temu. Oskarżony był jedyną osobą, która opuściła salę wykładową. Nie, czekaj. Musi być coś, co może udowodnić, że przemowa była wcześniej nagrana. Według filmiku z procesu próbnego, przemowa zaczęła się tutaj. I skończyła tutaj. To było lekko ponad 10 minut, ale wątpię, żeby... Ktoś chciał jeszcze raz poczuć te tortury. To by trwało tylko trochę ponad 10 minut? Czułem się, jakby to trwało wiecznie. Skąd wiedziałeś, jak długo to trwało? Łatwizna. Jest tutaj znacznik czasowy. Na górze po prawej. Jeden, co trzeba zrobić, to odjąć czas rozpoczęcia przemowy od czasu skończenia. Przemowa trwa 10 minut do 20:35. Chwila, moment. Mógłbym przysiąc, że nigdy widziałem... Że widziałem gdzieś ten sam interwał albo czas pokazany wśród dowodów. Może jest sposób, żeby użyć czasu przemowy, żeby pokazać, że została nagrana wcześniej. Czekajcie, muszę się zastanowić, co to może być. Bo szczerze powiedziawszy, nie do końca jestem pewien. To nie będzie to. Dziesięć minut 35 sekund. Spróbujmy. Chciałbym, żeby sąd spojrzał na to. A to jest? To jest analiza śladu głosowego, który dowodzi, że głos na taśmie należy do naszej klientki. Tak, ale czy nie ustaliliśmy, że głos na taśmie był sfabrykowany? Ustaliliśmy, ale chciałbym się skupić na tym hałasie, który tam był. Hałasie? Tak, obrona wierzy, że jest rezultatem, kiedy usuwa się poprzednie nagranie z taśmy. Jak niby chcecie to udowodnić? Długość hałasu jest tym, co jest ważne.
to 10 minut i 35 sekund. A jaki był znacznik czasowy, kiedy profesor Mills zaczął przemowę? To była dokładnie 10. Tak, teraz przejdźmy do przodu. Przez tą nudę do samego końca. Okej, stop. Znacznik pokazuje 20:35. Bazując na tym, wiemy, że czas, który zajęło... Że to jest czas, który zajęła sama przemowa. Prawda? Odejmując 10 minut... Dostajecie 10:35, 10 minut i 35 sekund? Racja, 10 minut i 35 sekund. Tyle samo... Was the noise on the tape recording? Ile trwał ten hałas na nagrywarce? Chyba wszyscy rozumiecie, co to oznacza, what this means. Profesor Mills miał wcześniej nagraną przemowę i stamtąd pochodzi hałas. To jest jakiś sensowny w miarę argument, myślę. Tak myślę. Wydaje się być dosyć pewna, biorąc pod uwagę, że to... Happenstance... Że to po prostu takie starcie liczb. Objection! Ale czy to na pewno tylko liczby? Laboratorium dalej bada taśmę. Póki co, znaki tego, że ktoś coś przy niej robił. Ale to zajmie jeszcze trochę, żeby odzyskać audio, które zostało usunięte. Policja analizuje już hałas, o którym teraz rozmawiamy. Nie minie dużo czasu, aż dowiemy się, co tam było oryginalnie. Piękna technologia. Teraz jestem to pewna. Profesor próbował stworzyć alibi tym nagraniem, zwalając winę na Juni. Cóż, nie ucieknie z tym morderstwem. Nie na mojej straży. Panno Sykes. Chyba zdaje sobie pani sprawę z mojej metodologii. Nawet jeżeli Juniper była bezprawczynią, ja z chęcią bym bronił ją. I w tym celu zaoferowałem, że będę jej prawnikiem. A teraz proszę zobaczyć, co się stało. Wszystko, co powiedziałem, to oczywiste dedukcje zebrane z dowodów i zeznań. Szczerze mówiąc, nie mam intencji zeznawać. Byłem cicho od jakiegoś czasu dla dobra Juniper. Ale teraz, kiedy rzucacie winę na mnie, nie mam wyboru, ale muszę odkryć prawdę. Oho, to nie brzmi dobrze. Odkryję teraz prawdę stojącą, dlaczego nagrałem moją przemowę przed procesem próbnym. Ja, profesor Mills, zawsze mówię, co mam na myśli i myślę to, co chcę powiedzieć. Okej. Okay. Zeznanie profesora Millsa. Pozwana przyszła do mnie z czymś, co określiła jako bardzo ważne. I oczywiście był to sekret. Poprosiła mnie, żebym nagrał moją przemowę i przyszedł do pokoju audio podczas procesu próbnego. Juniper przyznała mi się do morderstwa i poprosiła, żebym zadeklarował, że będę niewinny, że nie wygadam się w sądzie. Ona powiedziała też, że stałem się wspólnikiem po tym, jak straciłem moje alibi przez nagranie. Ale dzisiaj powiedziałam, że ochronię Juniper. Miałem na myśli to, ponieważ to zrobiłby człowiek. Okej. Okay. O Boże, więc mówi pan, że bronił pan pozwana... Że pozwana pana... panu groziła? To musi być kłamstwo. Mam na myśli wszystko. W tym jest zbyt perfekcyjnie układa się, żeby być prawdziwie. Tej najbardziej budzącej konsekwencje, czyli rodzącej konsekwencje okazji, pozwólcie, że będę całkowicie szczery. Juniper naprawdę wzięła do serca moje nauki, które mówią, że koniec uświęca środki. Nie wierzę ci. Ja zapytałam je, żebym ją obronił. Powiedziała, że muszę też udowodnić jej, że jej dwójka przyjaciół jest niewinna. Jej dwójka przyjaciół? Świadkowie? Zgadza się.
Było Connery i Robin Newman. Miałem zapewnić, że cała trójka wyjdzie wolno. Cała trójka osiągnie swój sen, który był rezultatem, którego Juniper szukała. Ona była nawet w stanie grozić mi swojemu własnemu profesorowi do samego końca. Ha! Ty bez cienia wątpliwości nie możesz doczekać zaczęcia jej taktyk. Tak, cóż. Dlatego chciałem jej też bardzo bronić, pomimo jej drożeniami. Był czas, kiedy prawnicy szukali prawdy. Jeżeli chcieli wygrać w sądzie. Ale teraz, te dni już minęły dawno. Teraz w obronie. W obronie sprawiedliwości. Kolejność, bo order to może być kolejność też. Czy tam bardziej porządek nawet. I to wszystko jest dobre. Koniec uświęca środki. Mam tak dość tego gadania, słyszenia tej frazy. Aż to bardzo mnie rani. Muszę powiedzieć wam to. Walić prawdę, jeżeli szukasz zwycięstwa. Przygotuj się na tę nową rzeczywistość courtroom sal sądowych. To jest to. On pożałuje, że wciągnął to wszystko. No, chyba że tym wszystkim myślami na smrodził po prostu. Skoro on się już poddał do średniowiecza prawa, to zależy ode mnie, czy będę walczyć. Dlaczego jesteś tak cicho, Sykes Dono? Coś się stało? To jest sąd prawa. To nie jest miejsce na jakieś wygwizdane historyjki o idealistycznych zasadach. Pozwól, żeby dowód, czy mówi sam. Nie dajmy się ponieść, panno Sykes. It will not do to have you. Nie ma sensu, żebyś próbowała zdyskredytować moją doktrynę. Nie wymuszaj na mnie, żebym pożałował. Rectify to jest żałować. Dobrze pamiętam? No, żebym prostował tę sytuację. A dalej, sprostuj o sobie. Dopiero cię przegram, a ty wygrasz. Dzięki wielkie. Okej, okay, znaję profesora Minsa. After losing my alibi. Okej. Nie jestem do końca pewien, co tutaj strzelić. Ale tutaj mi się chyba nie zgadza jedna rzecz. Tak, to dobrze. Bo on mówi tutaj, że on chce chronić Juniper, ale przecież chciał ją wkopać tym raniem. Więc coś tu się nie zgadza. Więc pozwól, że to zrozumiem dobrze. Próbowałeś pomóc pani Woods. Ha! To nie złe kłamstwo. Bez obrazy, wysoki sądzie. Łyse kłamstwo. Takie zniesławienie mojej postaci i twoich włosów, wysoki sądzie. To jest oburzające. Panu Sykes, powinna pani powiedzieć, o co pani chodzi, ale zostawić moje włosy z dala. Tak, oczywiście, wysoki sądzie. A teraz proszę spojrzeć na to. Świadek dał to taśmę panu O'Connorowi, a następnie wyszeptał, weź to na policję i powiedz im, że ją znalazłeś. Nie było żadnego szeptania. Takiego czy innego. Po prostu zrobiłem to z dobroci. Objection! Więc taśma zawierała głos naszej klientki. W mojej klientki. W skrócie,
To jest niesamowicie krzywdzący dowód. Dlaczego to w ogóle by istniało, jeżeli świadek nie próbował zwalić morderstwa na naszą klientkę? Podobno droga piekła jest wyłożona dobrymi intencjami, ale nie twoja. Nigdy nie miałeś dobrych intencji, tylko kłamstwa, żeby chronić siebie, obwiniając innych. Ty, profesorze, jesteś uosobieniem średniowiecza prawa. No, zepsuty lider, jeżeli to... Znaczy, na pewno to się też wysiona, ale to jest ostre. Sprzeciw. Czyżby on coś powalczył? Ty mała... Przerwo. Ponieważ w tym momencie będziemy kończyć, zastałem się, bo podejrzewam, że to już jest końcówka tego procesu, ale myślę, że nie ma sensu ciągnąć na siłę, bo tu jeszcze może być to dużo, a pomimo to, że chcę ciągnąć serię do przodu, to myślę, że to jest dobry moment na skończenie, żeby odcinek nie wyszedł godzinny. Tak jakoś czuję, że to jeszcze zostało nam z pół godzinki tego procesu, a potem oczywiście proces czwarty. Na ten moment jednak to wszystko, moi drodzy. Jeżeli wam się podobało, mogę mieć tylko jedną prośbę, zostawcie suba, zostawcie łapkę, wpadajcie Discorda, bądźcie aktywni. Na tym mi zależy, jeżeli chcecie kolejnych serii. Teraz jest akurat trochę taka posucha, takie serie powolne, ale niedługo wrócimy też do tych ciekawszych, lepszych, fajniejszych. Znaczy ja bardzo lubię Esterni, ale wiecie jak jest, prawda? Także mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam was na po prostu kolejny odcinek. Także dzięki wielkie, trzymajcie się, hej! Thank you.